Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Moi drodzy, mamy dzisiaj 27 dzień lata, w związku z tym dzisiaj będziemy troszeczkę zajmować się farmą i przygotowaniami oczywiście do jesieni. Jutro dodatkowo też widzę, że jest festiwal, czyli to jest ten... jakby to powiedzieć, to ten festiwal, który będzie związany z tymi meduzami, które będą nam gdzieś tam się poruszać po mapie. Po wodzie oczywiście. Teraz tak, moi drodzy, tutaj mam, jak widzieliście, zrobiła mi się galaretka, natomiast mam pewien plan co do tego i na razie sobie poczekamy, aż zrobi nam się kolejna, wtedy zrobimy sobie wszystko naraz, żebyśmy, wiecie, wszystko za jednym zamachem zbierali. Tak samo będziemy robić z winem, więc tutaj bądźcie na to przygotowani, że na razie nie robię, także nie piszcie i tak dalej, bo wiem, że trzeba będzie tam coś poogarniać. Dobra, dzisiaj zajmujemy się oczywiście farmą, także wszystko... O, proszę, zdobyliśmy kasę dla odpiera. Dzisiaj oczywiście będziemy się tutaj skupiać głównie na produkcji. Oddamy sobie też rzeczy do Community Center. Ja już powolutku, małymi kroczkami będę się po prostu przygotowywać do tego, żeby zgarnąć sobie troszeczkę więcej rzeczy, przebudować farmę i tak dalej na oczywiście jesień. Także tutaj no, będziemy mieli na pewno, moi drodzy, na pewno na bank sporo roboty, jeżeli chodzi o jesień. Ja tutaj też myślę, że najprawdopodobniej nagram sobie od razu dwa odcineczki, czyli ten, który widzicie teraz i ten następny, żeby przygotować sobie po prostu farmę, oczyścić ją później za pomocą pewnej stronki, którą pewnie już znacie albo nie znacie. Będę mógł sobie farmę jakoś ładnie zrobić, żeby to jakoś, wiecie, miało po prostu ręce i nogi i żeby dobrze wyglądało. Także tutaj myślę, że troszeczkę na pewno pokminię, troszeczkę pewnie też pozmieniam, więc myślę, że całość, finalny efekt wyjdzie oczywiście całkiem spoko. Dobra, a my standardowo oczywiście jedyne to co robimy, to po prostu pozbieramy sobie. Teraz tak, moi drodzy, co do kukurydzy... Kurczę, pokusiłbym się, wiecie co, o to, żeby jej nie zbierać i poczekać, aż wyrośnie cała, ale z drugiej strony to tak też trochę bez sensu, chociaż w sumie to jeden dzień, no już trudno, dobra, zebrana. O proszę, nawet nam bateria wyrosła, fajnie. A, tu w ogóle zobaczcie, piorun chyba trzepnął w ten i nie wyrosło nam, ale dobra, tego nie będziemy się za bardzo w to bawić. Musimy też przerobić wszystkie rzeczy jesienne na nasiona, czyli wszystkie dynie i tak dalej, ale myślę, że to zrobimy sobie w następnym, jutrzejszym oczywiście odcinku. Także myślę, że to będzie chyba najlepsze, bo myślę, że i tak nie będę mieć w planach za bardzo nigdzie się tutaj łazić. O, mamy Sweet Jamberry. I teraz tak się zastanawiam, czy przerobić je na nasiona i czy nam wypadną ze dwa. Kurczę. Przyznam wam się szczerze, że nie wiem. Zaraz sobie to jakoś... Zaraz zadecyduję, co zrobić z tym fantem, bo kurczę... Troszkę się obawiam, że może się zmarnować albo coś w tym stylu. A Sweet Jamberry jest, no... dosyć drogie, kosztuje 3000. Co prawda chyba mniej nawet niż Ancient Fruit. Ile kosztuje Ancient Fruit? 900, także Sweet Jamberry jest takim, no, najbardziej opłacalnym, także myślę, że będziemy go sobie po prostu rozmnażać. Chociaż z drugiej strony też bardzo mnie korci, żeby kupić go od cyganki i żałuję, że w sumie go nie kupiliśmy ostatnio, bo mielibyśmy troszeczkę więcej tutaj tego, no ale trudno. Chociaż w sumie myślę, że następnym razem, jak się trafi cyganka, to oczywiście kupimy, no bo to nie jest, ile to kosztuje u niej tysiaka, a zarabiamy na tym 3, więc myślę, że jest opłacalne. Dobra, wyrosły nam też, widzę, że słoneczniki. Ze słonecznikami zrobimy standardowo... A, inventory full. Okej, dobra. Tu jeszcze nam wyrosły starfruit. I teraz tak, jeżeli chodzi o starfruity, to tutaj powiem wam jedną rzecz. Ja zostawię sobie srebrne i zwykłe, natomiast złote sprzedamy, bo... Chociaż w sumie może nie. Na razie, wiecie co, nie będziemy tego sprzedawać, dlatego że na brak gotówki nie narzekam, w razie czego możemy je oczywiście sprzedać i to nie jest jakiś duży problem i filozofia, więc tutaj nie powinniśmy mieć z tym problemu. Także może pozwólcie, że ja to sobie na razie po prostu zostawię na czarną godzinę, w razie gdybyśmy mieli coś do wybudowania u czarodzieja, a tam, jak wiecie, są fajne rzeczy, więc myślę, że sobie to po prostu zostawimy. Dobra, teraz tak, Sweet Jamberry przerobię na nasiona, zobaczymy, czy wypadną nam dwa, czy wypadnie nam jeden, czy w ogóle nam nic nie wypadnie, czy w ogóle się zmarnuje. Ja jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że się nic nie zmarnuje. Natomiast te wszystkie złote rzeczy i srebrne oczywiście sprzedajemy. Myślę też, że jeszcze, wiecie co, przetopię sobie więcej złota. Bo jak wiecie, oddaliśmy chyba, z tego co się orientuje, konewkę. Tak, oddaliśmy konewkę, więc miło by tutaj było, jakby nam się troszeczkę więcej ogarnęło. Mamy nasiona i
jedno, naprawdę. Wiecie co? Dajcie mi znać w komentarzu może, czy jest jakaś szansa, że to wypadnie razy dwa. Bo ja przyznam wam się szczerze i bez bicia, że chyba do tej pory ani razu mi nie udało się dwóch na raz. Więc coś mi się wydaje, że chyba będziemy jednak to musieli kupować u cyganki. Tak mi się wydaje, bo już chyba drugi albo trzeci raz przerabiamy Sweet Jamberry i ono ani razu nam się po prostu nie zrobiło tak jak powinno. Czyli nie przerobiły nam się dwa bądź więcej, tak? Dobra. Teraz tak, tutaj to proszę bardzo zabieramy sobie wszystko, żebyśmy mieli takie ogólne tutaj ogarnięcie, ile sprinklerów mamy. Ja tak jak już wam mówiłem, postaram się zrobić to też w taki sposób, że po prostu zaprojektuję sobie farmę, zobaczę ile poszczególnych rzeczy będzie mi potrzebnych i myślę, że jakoś dojdziemy tutaj do rozwiązania. Natomiast dzisiaj chciałem w sumie też zlecić budowę kolejnego silosu dla Robin, więc będziemy musieli tutaj zrobić troszeczkę miejsca. Tylko że myślę, że ten silos tym razem chyba ustawimy sobie w innym miejscu. Ale to zaraz zrobimy. I myślę też, że możemy troszeczkę puścić. Hej, się jednak ścina. Zobaczcie, w ogóle jest bardzo dużo tego. Wyrosło to bardzo, bardzo fajnie, więc na brak heju chyba nie będziemy mogli narzekać. Także w sumie fajnie, że to tak wszystko nam tutaj porosło. Co prawda, jak widzicie, no tego heju nie zbiera się dużo, ale zauważcie też, że ten hej nie jest też aż tak pieruńsko drogi, jeżeli chodzi o... Marni. Także myślę, że może też nie zrobimy sobie jakiegoś takiego mega dużego pola, tylko po prostu jak tam wyjdzie, to tam wyjdzie, tak? Myślę, że to będzie chyba najlepsze wyjście z tej całej sytuacji. No i dobra, tutaj widzę, mamy kolejną baterię. Tutaj w ogóle chyba nam się murek nawet rozwala. O, tu tam się w ogóle murek rozwalił, ale zwierzęta tędy nie przejdą, więc w sumie nie musimy go chyba naprawiać. I teraz tak, tutaj chciałbym sobie zrobić jakieś miejsce, ale wydaje mi się, że chyba zrobimy je po prostu tutaj. Czy ja mam siekierkę? Mam na szczęście siekierkę. I tutaj, moi drodzy, zrobimy kolejny silos. Także ja sobie tutaj wytnę troszeczkę miejsca, żeby było. Dobra, i tutaj posadzimy po prostu, zlecimy oczywiście budowę na kolejną sztukę. Także myślę, że nie będzie, myślę, że nie będzie źle, a więcej, im więcej heju, tym po prostu lepiej. Także dobra, teraz jeszcze zajmiemy się tutaj zwierzakami, mam nadzieję, że dacie mi jakieś dobrej jakości rzeczy. Widzę, że podstawowa jakość, large milk, proszę, koza też widzę coś daje, goat milk zwykły, szkoda. Zwykły milk. No i wiecie co, mam też takie, taką po prostu nadzieję, że jesienią nie będzie aż tak dużo padać. Co prawda bardzo bym nie ucieszyłbym się, gdyby padały przez pierwsze dwa dni mniej więcej, bo to jest, jak wiecie, ten okres, w którym po prostu staramy się poogarniać całą farmę i tak dalej, i tak dalej. Więc byłoby fajnie, byłoby miło, gdyby chociaż wtedy popadało. No ale jak to wyjdzie, no to wiadomo, to jest wszystko randomowe bardzo. Dobra, porzucajmy te wszystkie mleka. Dzisiaj też nie za bardzo będziemy chodzić gdzieś po wieśniakach i tak dalej. Także myślę, że nie będzie problemu. O, poczekajcie, wiecie co? Bo zapomniałem wrzucić to jajko dinozaura. Tam mi ktoś z was pisał, przepraszam, jeżeli nie pamiętam niku, odnośnie tego, że po kilku dniach nam to wyrośnie. Tylko, że nie wiem, czy aby na pewno, bo nie wiem, czy mam miejsce. W razie gdybym nie miał miejsca, to sprzedamy najprawdopodobniej chyba jedną kaczkę. Albo może nawet kurę, nie wiem, zobaczymy. Dobra, mamy dino egg. Jeszcze powrzucajmy tylko te większe jajka, niech one się nam przerabiają. Całą resztę sobie tutaj zostawimy. Guntera dzisiaj musimy też na pewno odwiedzić. Poproszę jajko. O, przerabia się. No to jestem bardzo ciekaw, gdzie będziemy mogli dinozaura umieścić. Także no niestety czy niestety jajka mu nie dam, bo no po prostu jest mi potrzebny do tego, żeby dinozaur się ogarnął. I jestem, tak jak wam mówiłem, bardzo też ciekaw, czy ewentualnie będą one się jakoś w jakiś tam sposób rozmnażać. Dobra, a my teraz lecimy do miasta tak na szybciutko. Musimy zrobić jeszcze kilka rzeczy, jeżeli chodzi o... właśnie Guntera. Musimy mu to oddać. Do Clinta w sumie nie ma co iść, bo to tam tak na dobrą sprawę nam nic nie da. I myślę, że wiecie co, wrócimy najprawdopodobniej na farmę i może nawet dzisiaj zaczniemy przerabiać te jesienne rzeczy, coś mi się tak wydaje, bo... Czy ty już to zrobiłeś? Nie. Tak, potrzebujesz jeszcze troszkę czasu. Spoko, damy ci go. I tak na dobrą sprawę jedyne, co w sumie nam później zostanie jeszcze do przerobienia, to jest oczywiście siekiera. Natomiast mamy trochę mega bomb, więc ja myślę, że fajnie by było, gdybyśmy troszeczkę powysadzali. O, pobiliśmy kolejny rekord. Fajnie. I co utrzymaliśmy? Niech mi ktoś powie.
Burn Offering, can you place it inside your house? Nie za bardzo wiem, co to jest, ale myślę, że wsadzimy sobie gdzieś to tam do domu, jak najbardziej. Dobrze, jeżeli chodzi o energię, mamy jej mało, zjem sobie ten chleb, żeby nie pierdzielić sobie w ekwipunku. Dzisiaj jest sobota, czyli dzisiaj cyganeczki nie ma, dobra. Tylko że wiecie co, jutro jest niedziela, więc jutro chyba nie będziemy mieli do niej dostępu, bo jest ten festiwal. Chociaż nie, w sumie nie, bo on jest na tym. On jest na plaży, więc nie powinno być problemu. No ale to zobaczymy sobie wszystko później. Dobra, teraz tak, wróćmy jeszcze na farmę, posprzedawajmy sobie troszeczkę rzeczy. Ja muszę też się pozbyć tego płotu, który tutaj jest, tak go trochę w sumie z dupy poustawiałem, więc no lipnie. Dobra, mamy 18 złota, mamy iridium sporo, spokojnie, na wszystko nam wystarczy, mamy 20 sprinklerów iridium, 32 zwykłe, to są naprawdę, moi drodzy, bardzo dobre liczby. I jeszcze tak, Cooper jest mi potrzebny bodajże, dobra, wezmę cały, wezmę to i wezmę kamień i pójdziemy jeszcze, wybudujemy ten silos, bo oczywiście bym o nim zapomniał, a jest 3:10, więc nawet nie wiem, czy zdążymy dojść do Robin. No a potem wracamy na farmę i myślę, że bombami chyba oczyścimy tamtą drugą część po prostu farmy, gdzie są te drzewa. Tak chyba będzie najefektywniej i najlepiej. Dobra, jeszcze tak tylko zerknę, czy ona ma do 5:00. Dobra, 3:30, ale pamiętajcie, że tam jest napisane most days, czyli nie wiadomo, czy może czasem już nie skończyła. No ale to zaraz wszystko zobaczymy. Jesteś, fantastycznie. Tam w ogóle w poprzednim odcinku dobrze w sumie napisaliście, że odwaliłem ciutkę z... mogę furniture catalog, mogę to kupić. Ale to jest trochę drogie i na razie no nie za bardzo mnie na to chyba stać. Dobrze, zróbmy w takim razie silos, proszę bardzo. Silos chyba z tego co się orientuje z 2-3 dni chyba rośnie, znaczy rośnie, budują go, więc chyba tutaj nie powinno być problemu. I właściwie tu chyba nam, poczekajcie, tu się nam zmieszczą jeszcze dwa silosy, więc mógłbym się pokusić o to. Dodatkowo mógłbym w sumie zbudować jakiś kolejny kurnik i tak dalej, i tak dalej. Mamy na to surowce, więc w sumie czemu by nie, mielibyśmy więcej zwierząt. No tylko, że musiałbym najprawdopodobniej też troszeczkę powiększyć tamten obszar. Bo to tak trochę różnie bywa. Co do jeszcze zadań, w sumie nie właśnie, a Soldier Star, kurczę, to będziemy mogli w sumie zrobić Kento. Chociaż nie, dzisiaj mu tego nie przyniesiemy. Dzisiaj mu tego... Poczekajcie. Dobra, wypadł mi klej. Ale już widzę, że z tego nic fajnego nie wypada i niestety, no... Co prawda w poprzednim odcinku nam się bardzo poszczęściło, jeżeli chodzi o to jajko, nie ukrywam. Bo całkiem fajnie to wpadło. Teraz jeszcze tak, słoneczniki pozbieramy. Muszę pamiętać też, żeby poogarniać więcej Fairy Rose i to tak dużo. Dlatego, że jak wiecie, bądź też nie, Fairy Rose zwiększa szansę na to, że przyjdą nam wróżki. Które nam, nie ukrywam, że dosyć sporo pomogą, jeżeli oczywiście wypali i będzie zwiększone prawdopodobieństwo. Byłoby miło. Czy mam jeszcze jakieś nasiona? Nie mam już nasion. Dobra, no to tyle, ile zasialiśmy, to zasialiśmy. Z tym na razie czekamy, nie bawimy się w to, bo... Aha, czyli ja ten płot zupełnie rozwalam. No ale dobrze, bo tutaj będą zupełnie inne przebudowania farmy, więc ja się całego tego płotu pozbędę. I myślę, że może od tego sobie zaczniemy. W sumie drogi teoretycznie też powinienem pozbierać, bo tu będzie wszystko przebudowane. Mógłbym w sumie się o to pokusić, żeby zaraz to zrobić. Także sami widzicie, że zresztą tak jest zawsze, nawet w realu przygotowania do żniw, czy tam do czegoś, czy do sadzenia, to jest naprawdę kupa roboty. Już widzę też, że zostawiłem chyba jakąś tą... W ogóle szyszka mi wypadła naprawdę z płotu. No spoko, jak lubi. Dobra, tutaj sobie jeszcze ładnie to wszystko zetniemy. Mamy 6:00 po południu, jest spokojnie na razie, bez spiny. Kentowi myślę, że jutro chyba damy tego Starfruta, bo to jeszcze w sumie czasu troszeczkę mamy. Tutaj na pewno będę musiał inaczej to zagospodarować wszystko. Ja myślę też, że wiecie co, zrobimy po prostu też takie paski, w których będą różne po prostu sprinklery. Czyli zrobimy taką... Możemy zrobić nawet naprzemiennie, że zrobimy sobie jeden taki w dół sprinklerów tych iridium, potem zrobimy jeden tych zwykłych, potem znowu iridium, wiecie, tak naprzemiennie, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Natomiast nie wiem jeszcze tak na dobrą sprawę, jak ogarnę kwestie tych wszystkich nasion, które dać, których nie dawać, których dać więcej, których dać mniej. Więc to jeszcze jest kwestia do dogadania się. Dobra, to wszystko, właściwie wiecie co, mogę wszystko sprzedać. Te słoneczniki chyba tylko zostawię. Czyli też możemy sprzedać. No i to właściwie byłoby tyle. Jeszcze tylko pozostawiam te rzeczy, bo to idzie
to zostaje tutaj. No i te nasiona dyni na pewno będziemy musieli sporo zrobić. Tego jestem pewny. Dobrze, to zostawiamy, mixed seedsy zostawiamy, słoneczniki wrzucamy oczywiście do kwiatów. I teraz tak, jeżeli chodzi o dynie, mamy ich 9, o ile dobrze też pamiętam, co tam rosło? Na pewno dżam rósł też ten, amarant chyba też rósł. Czy rosły buraki? Oj, nie pamiętam. Ziemniaki to na pewno nie. Kurczę, nie pamiętam. Przyznam wam się szczerze i bezbicie, że nie pamiętam, co rosło jesienią. Ale chyba eggplant na pewno. Tak mi się wydaje. No dobra, na razie tego może nie będę ruszać. To w sumie nawet możemy zrobić oczywiście w kolejnym odcinku. Tutaj nam się nigdzie nie śpieszy. Dajemy radę na razie. I teraz tak. Weźmy sobie bomby, o ile one oczywiście tutaj są. Mamy 29, jest fajnie. Przepraszam, 28. Także pójdziemy teraz, powysadzamy tam wszystko. Wiem, że tam są też... wiem, że tam są też trawa i tak dalej, ale no niestety muszę ją zmarnować, bo inaczej to tak nie wyjdzie. No i sobie to wszystko po prostu ładnie tutaj wykarczujemy, żeby wiecie, żebyśmy mieli po prostu dodatkowe miejsce. I tyle. Dobra, tak bym... Dobra, podłożymy bombę dobra od niej, no tak myślałem. O, patrzcie, jak się szybko nam zniszczyły te drzewa. Dobra, podrzucimy jeszcze raz bombę. Oczywiście pieńki się nie niszczą jako tako, więc tutaj z nimi niestety nic nie zdziałamy. Ale sami widzicie, że to całkiem szybko idzie. Dobra, wysadźmy kilka bomb. Dobra, 3 poszły. Dobra, kolejne 4. Też całkiem ładnie wszystko poszło. Jak widzicie, zbieramy tego naprawdę gigantyczne ilości, więc jest fajnie. Także to jest, tak jak wam mówiłem, to jest po prostu najszybsza metoda czyszczenia farmy, moim zdaniem. A wydać troszeczkę kasy na te bomby, to moim zdaniem nie jest jakiś taki, wiecie, strasznie duży wydatek po prostu, bo no, jak widzicie, to całkiem szybko wszystko idzie sprawnie, a nie musimy się męczyć, nie zużywamy wtedy energii. I można sobie naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobrze pole całe i wszystko zagospodarować. Także polecam. Gamer spacę. Dobra, poczyścimy jeszcze trochę. Tutaj chyba też jeszcze jakieś pieńki były, albo nie. Czekajcie, są kamienie. To ja te kamienie sobie porozwalam. Tutaj mamy też jeszcze jakieś drzewo. Oczywiście wiadomo, że w przypadku drzew to też musimy sobie... Ja chyba zrobię zaraz jakieś takie pole na te drzewa, żeby one rosły. No bo to, które tam mamy obecnie... jest oczywiście tylko i wyłącznie po to, żeby tam wszystko jakoś rosło. Teraz tak, tej drogi na pewno nie będę ruszać, bo to jest droga ze szklarni. Te pomniejsze dróżki możemy rozwalić, bo niestety nie wiem, jak będzie wyglądało ułożenie całej farmy, więc to jeszcze możemy sobie zrobić. Na szczęście drogę odzyskujemy, także tutaj nie mamy jakiegoś większego problemu. Zastanawiam się też, co zrobić, wiecie, co z winogronem, tak na dobrą sprawę, bo w przypadku winogrona jest ten minus, że ono też rośnie identycznie jak hopsy, czyli chmiel. Także nie wiem jeszcze, jak to tutaj rozwiążemy. Natomiast sami widzicie, że niszczenie tego jest po prostu dramatem. Też mnie bardzo korci, czy by czasem, wiecie co, tego wszystkiego nie wysadzić bombami, bo bomby tutaj w tym wypadku zadziałają bardzo podobnie, zniszczą nam drogę i tak dalej, ale z drugiej strony też nie chcę sobie za bardzo... psuć tego wszystkiego, bo wiecie, ja to jednak układałem jakiś tam dłuższy czas i no nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. Na razie omijam oczywiście pion ochrony, omijam strachy na wróble, co prawda jutro ma być ładna pogoda, ale nie wiem w sumie, czy jeszcze cokolwiek na przykład z blueberriesów wyrośnie. Wydaje mi się chyba, że nie, bo zbieraliśmy to w poprzednim odcinku, także tutaj raczej nic nie wypali. Dobra, tą drogę właściwie też mogę rozwalić, bo tutaj nie wiem, jak będzie. Nie wiem, czy to będę kombinować dalej, czy nie. A zaraz, a tym na przykład nie mogę tak pocisnąć, ale nie, chyba nie, bo to chyba mi blokowało. Nie tak. Nie tak. No ale dobra, kurczę, to wiecie co, to ja na następny odcinek, tak na dobrą sprawę, w dniu jutrzejszym, to już muszę sobie tą farmę jakoś przygotować, bo trzeba będzie zrobić ścieżki, trzeba będzie wszystko pokminić. Porobić jakieś tam podstawowe rzeczy. Mam tylko też nadzieję, że będzie padać deszcz, bo jeżeli nie, to tak jak wam już mówiłem, będziemy lekko w dupie. Dobra, ta ścieżka tutaj właściwie, no nie, no tam też rozwali. Chociaż nie, ta właściwie tutaj może zostać.
Dobra, jest 12.50, także czasu... O, wow, w ogóle zobaczcie, jak mi szybko energia spada. No ale niestety, to jest tak samo, jak było w przypadku Harvest Moona, że po prostu w momencie, kiedy padał deszcz, my zużywaliśmy tej energii znacznie, znacznie więcej. Tam w ogóle chyba na się... O, już mi się kończy energia. Dobra, wiecie co? Zostawimy sobie to chyba na następny odcinek po prostu. Dobra, przeróbmy jeszcze dżama i dynię. Widzę, że wyrósł nam ten, znaczy wyrósł, wytworzył nam się ten lepszy miód, czyli Summer Spangled Honey. To jest najdroższy miód, jeżeli chodzi o lato. W sumie mógłbym się pokusić o to, żeby zrobić jeszcze więcej uli, bo te miody też są całkiem fajne. Jeżeli chodzi o ul, potrzebujemy wood coal, maple syrup. No to mamy, spokojnie, mamy naprawdę tego wszystkiego na tyle dużo, że myślę, że problemu nie będzie. Nie za bardzo... A, to na ścianie ma być. Nie wiem, co to jest, nie wiem po co, do czego, ale co tam. Ale co tam? I widzę w ogóle, że na naprawę tego naszego, znaczy na zniszczenie tych wszystkich rzeczy zużyliśmy... O nie, żartujecie sobie, nie zauwa... Okej, straciłem kasę. Baby boy, jak się będzie nazywać? Będzie się nazywać Max. O, niech będzie. Kurde, ale umarł... Ja pierdzielę, no teraz to odwaliłem. Stracę trochę kasy. Mieliśmy ile? 25, 26 tysięcy? Ile stracę hajsu? No nie straciłem dużo. No ale... Okej. Okay. Part of family were... O! Uja, ja! Buzi, buzi! Tylko nie wiem, ile mam z tobą serc nawet. Gdzie jest ten baby boy? O! Śpi. Nie wiem, czy ja będę go karmić, czy coś będę z nim robić, nie mam bladego pojęcia. Natomiast moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu. O, widzę, że mi pomidory wyrosły w ostatni dzień, także fajnie, kukurydza też, chłopcy też. Także co, my słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. Jutro będzie pewnie też bardzo, bardzo pracowicie, bo mamy sporo rzeczy do zrobienia. Także cóż, ja wam na dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia jutro, pa, pa, cześć.